dobry chleb, świeże masło i własne pomidory, do tego sól i się bawimy. A tutaj już papryka, także obrodziło, a tutaj już cukinia, także jest okej. A tutaj własne jajka od ludzi sukcesu, także jest jeszcze lepiej. Szybko lecimy z tematem, proszę Państwa. Dziki kot Bombao, taka akcja w zasadzie nieplanowana, taka akcja spontaniczna, teraz się dużo dzieje. Co my tutaj mamy dobrego? Dzika w puszce pieczonego. Dzik, proszę bardzo, puszka, otwieramy. Mamy nawet specjalne tutaj takie ciach. I mamy dzika w puszce. Otworzyłem. Wydaje się być świeży, pachnie dobrze. Jest to człowiek z lasu, zwierzę z lasu. Dzisiaj dzik będzie serwowany, proszę Państwa, z ryżem takim ciemnym. Wyjadam zapasy, wyjadam prawdę. Lecę na krawędzi takiego, można powiedzieć, ekonomicznego kryzysu od wielu lat. Nie wierzcie, co pokazuje IG. Nie zazdroście, bo to jest tylko fikcja. Rzeczywistość jest poza IG, czyli instagramowo-youtubeową fikcją i jest zupełnie inna. Także to, co widzicie na IG czy na YouTubie, to jest tylko fikcja. A w życiu jest wiadomo, jakie jest. Ale chyba to rozumiemy. Ciemny ryż, długo się gotuje, jest ok. Uwaga, tutaj nie podniosę, bo zassało, ale tam jest fasolka. Tutaj już grzejemy patelenkę. Słuchajcie, mega dobre. Super smak. To jest coś jakby te wszystkie, wiecie, takie te w Dino, te słoiki, czy tam w Carrefourze, swojskie jadło, kiełbasa, łopatka szlachecka. To jest to mniej więcej, ale to jest o wiele lepsze. Zakładam, że o wiele lepsze. Nie wiem przecież prawdy. Ale skoro to jest dzik, dziki zwierz, który jest świeży, dobrze się odżywia. Można go czasami złapać na takiej ukrytej kamerze leśnej, gdzieś tam podejdzie. Jest naprawdę twardzielem, bo żyje w lasach. Mega pyszne jedzenie. W zasadzie to mogłoby iść na kanapki, do kanapek. Może nawet zrobimy taką fajną kanapkę. Jedną albo dwie. Bo to jest bardziej taka mielonka. Ale też podsmażę z ryżem i z moją własną kiszoną kapustą, którą podkręciłem. Piękna kapusta ze słoika, z garażu. Ona już ma taki kolor bardziej ciemnawy, czyli znaczy, że już ma swój wiek. Albo czasami ten słoik nie do końca super trzyma, nie wiem jak to działa. Wtedy należy ją przepłukać, bo czym dłużej leży, tym jest mega kwaśna. To czasami nie płuczemy, czasami płuczemy, to trzeba wyczuć. No i dodajemy, co? Czerwona cebula własna, trochę chili. A propos chili, co my tutaj mamy? Patrzcie. To raz, a dwa, mój pyszny chlebek. Poszła seria. Pierwsza zawsze się trochę spieka. Pietruszka własna, wszystko własne. Olej, sól, pieprz, cukier. Olej, sól, pieprz, cukier. Dobrze powiedziałem. Nie jem dużo, jem mniej. Staram się być innym człowiekiem, lepszym. Nie jeść, nie podbijać tego cukru. Raz dziennie nawet jem, czasami w ogóle nie jem. Kłamałem, jem zawsze. I do tego, patrzcie, jak to się piecze. To jest w zasadzie taka mielonka. Dziczyzna mielonka. No on jest upieczony, tylko w zasadzie trzeba go podgrzać, ale jest super pyszny. Konserwowy. Patrzcie tylko na to, jak to się prezentuje. Pierwotna wersja tak zwanego pulled porka, dzikiego porka, który jeszcze nie był udomowiony z lasu. Dziki zwierz, piękny, upieczony, porobiony w puszce, zamknięty, przechowany i teraz ląduje na naszym pięknym bolesławieckim talerzu. Dlatego moja własna kapusta, ryż ciemny, trochę się przegotował może, ale tak właśnie ma być. Kosztujemy. Nadal jestem jak ten chyba Max z Elysium. Poobijany. Nadal bez mojego... Słuchajcie. Ryż. Mięsko. Generalnie za dzikiem nie przepadam. Aż tak bardzo. Musi być naprawdę dobrze zrobiony. To są imprezy weselne. Imprezy okolicznościowe. Tutaj właśnie w rejonie Bolesławca. Nowogrodzka Gościszowa. Ale ten jest bardzo, ale to bardzo dobry. Naprawdę oddaje. Naprawdę mówi dzień dobry. A teraz uwaga, kapustka. Dobrze dopracowałem. Patrzcie, jakie tutaj. Można z tego zrobić super kanapę. Zrobimy. Ok?
Nie wiem kiedy, ale będzie. A tutaj już od gastrofana sos arbuzowo-habanero. Big time. Dzik od Janusza. Janusz, dziękuję. A sos ten arbuz habanero od Adama. Adam wieloletni pracownik gastronomii wrocławskiej. Zna wszystko od podszewki zakulisowo. Często po gości mrożące krew w żyłach, ale ta dopamina, adrenalina wciąż sprawia, że gastro jest bardzo ciekawe. Sos mega ostry. Dobrze daje, dobrze przyjmuje. Leciutko kropelka, delikatnie, na dzika. Jest ok. Jeszcze raz kosztujemy. Nie dałem za dużo, bo jest naprawdę ostry. Te wszystkie takie włókienka. Tego dzika wygląda prawie jak danie wegańskie. Sos dobry. Dzik czasami ma taki posmak goryczki, czego naprawdę nie ma w tych takich komercyjnych, chemicznych słojach. Tam jest wszystko dopracowane. Natomiast dzik to jest natura, a natura czasami ma inny smak niż ten chemiczny, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W tego rodzaju jedzeniu mogą pojawić się, nie powinny, ale czasami są chrząstki, jakieś kostki, coś takiego. Nagryziesz i po tobie. Dlatego trzeba uważać kanapki, trzeba uważać, komuś dasz, zje, nie ma zęba. Oho, oho. Pomyślałem o tym i to mi się zdarzyło. Ale chyba będzie okej. Okay. Sok znowu z mojej własnej aronii. Po raz kolejny. Po co ci ta działka? Polskie złoto. Albo nie wiem, jak to nazwać. Aronia. Słodka, ale cierpka. Podobno obniża ciśnienie. Kiedyś przed badaniem na medycynę pracy wypiłem 8 litrów aronii. Niewiele to mi pomogło. Pichnie. Tutaj znowu Nowogrodziec i te wspaniałe warzywa. Seler, pietruszka, za chwilę będzie papryka, która aż się kładzie. A to wielki por. Cudowny, przepotężny por. Papryka olbrzymia kładzie się. Rodzi jak co roku, rodzi pięknie i się bawimy. Do tego kwiaty, do tego słońce. No ale już wrzesień zaczyna być melancholijnie. Zaczynamy czuć zapach spalonych liści, takiej lekkiej wieczornej wilgoci, ale papryka nadal ostra. Czajnik się parzy na herbatę, oczywiście w ceramice. Jemy, bawimy się, jest dobrze. Ostra papryka, mięsiwo. I pasta bardzo, ale to bardzo ostra. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Tutaj już od Marty cudowne ceramiczne dzieła. Oczywiście artystyczna się kłania. Przepotężna jakość. W tej chwili numer jeden w Bolesławcu.